Witam was w mojej małej kuchni. Witam was w mojej małej kuchni. Dzisiaj na życzenie klienta, na życzenie widza robię nurymberckie pierniki, chyba to się tak nazywa. No i już pokazuję, co potrzebujemy. Te pierniki są na opłatku, tak wyglądają. Jak to widzicie, mają duży opłatek, to jest 7 cm średnica. I tu mu teraz tak, 7 białek, do tego do szczypta soli, tu mu sól, 200 g cukru, normalny. Tu mam 50 g skórki z pomarańczy i 50 g skórki z cytryny. To są te skórki w cukrze. Oranżat się to nazywa, nie wiem dokładnie jak się to po polsku nazywa. Musicie mi wybaczyć, ale za moich czasów jak była w Polsce nie używałam tego, także nie wiem jak się to nazywa. Czyli 50-50. Dwie łyżeczki przyprawy do piernika, takie kopiaste. 75 g mąki, tu mu 150 g migdałów, tu 150 g migdałów zmielonych, bez skórki. 150 g orzechów laskowych ze skórką, 50 g marmolady. Marmolada z brzoskwini. I potem bym jeszcze potrzebować na górę czekolada, albo możecie wziąć taką budkę czekolady, albo taką kostkę. Dużo czekolady roztopić i to pójdzie na górę, tak jak tu widzicie, tu sos czekoladu, tu sos cukry, pudry, ale to na samym końcu. I no przecież tak, ubija białka ze szczyptu soli i pomału banadować ten cukier. Połowa cukru z tego, to będzie do tych białek. Wszystkie inne składniki oprócz tego się wymieszą w jedne miejsce, a to się potna na małe kawałki, na bardzo małe. Może się tak zmiksuje, no może w malakserze albo... Zobaczymy zaraz. Te skórki się pomyliła na tak drobno, no nie zaś aż tak drobno. Teraz to przyjdzie tukę, wszystko się w to wymieszą. I potem na koniec przyjdzie te białko. I będzie ostrożnie wymieszane. Tak ta moja masa wygląda. Nie za szybko miedzę, pomału, nie? I teraz się te opłatki tutaj rozłożyła. Na folii. Albo na papierze do pieczenia. Tu mu taką folię. I teraz się na dwie łyżeczki małe i banan za pomocą dwóch łyżeczek nakładać ta masa. Tak, żeby tutaj był trochę miejsca, nie? Na całym opłatku, tak żeby był trochę rant. Tak gdzieś półtorej kopiastej łyżeczki. Po przypieczeniu... Trochę to gładko posmarować, bo przy pieczeniu one się jeszcze trochę rozleją. Tak. I jak już to zrobimy, one będą pieczone w nowe 150 stopni. Piekarnik rozgrzany góra-dół. 30-40 minut, ja zobaczę po 35 minutach. One mają być jasne, nie mają być takie ciemne, spolone. Mają być jeszcze takie jasne.
Tak, to jest moja pierwsza tura. Upieczono drugą też, już taką w piekarniku się piece. One mi wyszły takie nierówne, jak tu widzicie. Dlatego tu mam jeszcze 7 ostatnich, muszę upiec. Naleja się tu gorącej wody, ta łyżka pomocy i tak bana to gładzić tą łyżką. Może mi się fajnie zrobił. Pierniczki już są wychłodzone. Ja tu mu czekolada, drosopiła, jak się już ta nota polewa. A tu mu cukier puder, tu się do troszkę mleka. Tak gdzie 2-3 łyżki. I oba na to smarować tą czekoladą i tym mlekiem za pomocą pędzelka. Możecie oczywiście wziąć samo wodę, albo możecie wziąć sok z cytryny. Tak, teraz wezmę pędzelek i będziemy to tak smarować. Nie zaś za dużo. No fajnie by było, jakby były gładkie. Ja już to jadła, no trochę słodkie są, ale one jeszcze były trochę ciepłe. Jak ciastka są ciepłe, to są słodkie. Bardzo ten cukier jest wyczuwalny, ale potem jak wystygną, to już nie są takie słodkie. No jak uda. Połowa zrobię z tym z czekolady, a połowa z pudry cukru. Tak są moje nurymberskie pierniki. No nie są, nie wyglądają to tak jak te oryginalne, bo te oryginalne są fajne, gładkie. Tu są te gładkie, co ją przy łyżku z wodą wygładziła. Tutaj i tu. No to nawet. Także wobec polecam wam łyżku wygładzić. A tu są te, co nie gładziła. No ale muszę powiedzieć, bardzo dobre są i nie są takie słodkie jak na oryginał. Bardzo dobre są. Super, że to skakały. Jednak te z pudry cukru mi smakują lepiej. Tak jakoś ta przyprawa do tych pierników się fajnie wydobywa w tych pudry cukru, bo tu chyba ta czekolada tak za bardzo mieszą się z tą przyprawą i tak jakoś je nie czuć, ale te białe są pyszne. Okej. No ja nie smakuję jak oryginalne, ale jak to oryginalne, ale dobre są. Okej, z pudry cukru są lepsze. Dobra, to by było na tyle. Myślę, że wam się podobało i do następnego razu. Cześć!